Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z Wami tym razem z rynku we Wrocławiu. Będzie to kolejny challenge, tak jak w ostatnim naszym odcinku. Jest tylko dzisiaj z nami nie czterech, a pięciu fotografów i jedna modelka. Oczywiście Szymon jest za kamerą. Szczegóły wytłumaczę za chwilkę, a korzystając z okazji, że cała ekipa występująca dzisiaj jest za mną, także wyświetlą się ich Instagramy, wpadajcie do nich śmiało i zaczynamy. Na szybkie wyjaśnienia, szybkie zasady, o co w tym wszystkim chodzi. A więc tak, jest pięć fotografów, nie czterech. Każdy ma swoją lokalizację, nikt inny poza o tej lokalizacji nie wie. To jest niespodzianka, tak jak jest w tytule, jest to challenge fotograficzny. Już robiliśmy podobny challenge, tutaj wyskoczy karta, możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej na czterech fotografów. Każdy na zrobienie zdjęcia ma 5 minut, nie więcej, wszystko będziemy odliczać. Zaczyna Michał, później jestem ja, a później zobaczymy, jak to wyjdzie, ustalimy jakąś losową kolejność. Dobra, to w takim razie chyba tyle. Lecimy do ekipy, bo już ma stanowisko gotowe, modelka gotowa, idziemy. Cześć, jestem Michał, fotografuję tak jak poprzednio Canonem 5D Mark IV z obiektywem 24-70. Wymyśliłem tym razem trochę wakacyjnego klimatu, mamy dmuchanego flaminga. Ja chwilę się będę bawić, ale później ci oddam. Próbowaliśmy się ogrodzić troszkę, ale nam wiatr przeszkodził. Damy radę. 3, 2, 1, start! Rzucam, tylko nie wiem, czy trafię. Chciałem ci go zaproponować, ale za chwilkę. Jeszcze. Ile zostało? 3,24. 3,20. Ale 30 sekund macie jeszcze. Szybko to samo, bo będę mogła patrzeć w górę. Bo my już mamy po. Dobra. Proszę, mogłaby pani troszeczkę przejechać? No bo czekaj, dziękuję bardzo. Trzymać ją sobie jakoś gdzieś tutaj, ten pole właśnie. Chyba, że trochę bardziej się po prostu rozwala na tym krześle. Ile mnie widać, bo nie wiem, czy nogami pozować. Możemy zrobić sobie troszkę... Połowa czasu. Dobra. Spodziewałam się, że już kiepska. Dobra, skończyłam. No jest już? Gotowy. Dobra. No to start. Tak? Słuchaj, bierzmy flaminga, weź popcorn. Przesuniemy do sobie. Chodź. Przepraszam, mam sesję zdjęciową. Dobra, daj teraz spojrzenie w bok. Tak, 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 tak. Prawie 2,5 minuty. 4. Mamy to. Minutę. Zrobione. Myślę, że tak. Przed czasem się wyrobi. Proszę bardzo. Każdy wiesz co? To dobra. Jeszcze? Ja tak się obawiam, że tych filmów nie starczy jednak na dzisiaj. Dobra, to jeżeli możemy, to sobie zrobię zmianę. Chodź ze mną. Idziemy do bani. Na ziemi, przy tych kwiatach. 3 minuty.
Dobra, to stop. Dziękuję. 3.16. A ja zawsze przed czasem kończę. Chcesz słówki? Co to za... Wiesz, jako facet nie wiesz, to jest dobra reklama. Gotowi? Gotowi? 3, 4. Start. Usiądź i listy gadaj. I to powie, powie. 3 minuty 50 sekund. Wow. Idziemy teraz na parkingi odebrać auta, bo jesteśmy trochę też porozstrzelani i będziemy udawać się na lokalizację numer 2. To będzie moja lokalizacja. A co to będzie, to zaraz się dowiemy. Celowo drugiej lokalizacji. Jest to ogród, mogę chyba tak powiedzieć, na górze galerii Wrocławia. Wrocławia? Wiem, o co chodzi. Tutaj panuje takie zdjęcie. Chciałam zdjęcia w takim surowym, miastowym klimacie. Jeszcze oddam Angelice czapkę. Jest to takie bardziej stonowane, ciemne, ciemno-jasne, to znaczy czarno-białe kolory chciałam uzyskać. I co? I fotografuję Nikonem D800. Mam obiektyw 50 założony, 1.8. I się chyba tego będę trzymała. Będę cykała na otwartej przysłonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i lecimy działać. W sumie wezmę całość do przodu włosów. 3, 2, 1, start! Dobra, dobra. A telefon się... Sekundo. To 3, 2, 1, go. Zacznijmy od portretów, chodź tutaj. Dobra, o, proszę. W stronę? Tak, bardziej w stronę światła. O, super, będziemy im pomiar, tak? Dobra, chodź. Plecami sobie się obróć. Dobra. No i wyprostuj ciało. No, 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 zostaw tak. Minuta mu została. O, no, po prostu tak. Usiądź sobie, najlepiej. Zobaczymy, jak z twarzą będzie. Troszeczkę jakbyś mogła się pociągnąć, żeby ta twarz była wyżej, może spróbujmy. Albo tak. Jeden.
when I'm not. Super, jest. Dobra, i teraz na siedząco spróbujmy. And I won't pick up, you'll spend your time with your watch. Counting down the clock, you'll go. Wyżej muszę być. Jeden bez stresu, zero. Koniec. Tak. Wyjaśnij, może wyjaśnij. Ja tam mam auto, także... Dobra, czyli drugą lokalizację mamy już za sobą. Lecimy teraz na trzecią lokalizację Tomka. Także zbieramy się, pakujemy. Michał jeszcze chyba lampę z tyłu. Już nie. Chowa. I lecimy. Wiedział, gdzie to było, ten tak nie. Cześć, nazywam się Tomek Modrzejewski. Fotografuję średnioformatowym aparatem KF60 z obiektywem Carl Zeiss Biometer 80 na filmie Portra 160. Tak sobie utrudniłem trochę zadanie, podbiłem sobie challenge, robiąc to na analogu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nigdy nie robiłem na czas analogiem zdjęć, więc to jest jakiś hardcore, ale może coś z tego będzie fajnego. A my teraz jesteśmy na Odrze, na barkach, które tu są przycumowane. Dlaczego to miejsce? No jednak Wrocław jest bardzo mocno związany z wodą, z Odrą. Gdzieś to kawał historii jest, poza tym myślę, że mogą być tu fajne kadry, więc zapraszam. Dobra, wszyscy gotowi? Tak jest. To lecimy, start. Start. Dobra. 3, 4. Dobra. Majka. Dobra, i to jest koniec filmu, więc nie wiem, jeżeli on... Tak? Dobra, to jeżeli możemy, to sobie zrobię zmianę. To jest najlepsze, słuchajcie. Smak Kodaka. Yummy. Ściągamy cukierka. Lecimy dalej z tym, tak, czasem? Tym poświecisz? Tak? Czyli to blenda niepotrzebna już? Dobra. Dobra, gotowi jesteście? Tak, co? Dobra, to... Dobra. Ja zdążyłem. Gdzie ile, co? Tak. Dobra. Przejdźmy jakoś tutaj. Kurde. Ja muszę wrócić. Okej. Wejdź sobie tutaj. Czy mogę zaczynać? Tak, tak. To start. Im półtora minuty. Nie, tu, ty tutaj, dobra. A Kamila tam i ze skosa, tak jak ty. Trzy, dwa, jeden. To się już nie liczy.
zaczynamy start. Start. Dobra, wiesz co, poproszę cię, żebyś stanęła w tej strudze światła. O, fajnie wygląda, no. Jaka czasowa? Dobra, bo ile rok? To było fajne. O, to. To i to następne. I to, no. Teraz trzeba lepiej, ale jak tutaj następne miejscówka, zależy jak to jest oddalone od nas. No, kilometr, ale z drugiej strony to i tak byśmy musieli jechać, a tak może byśmy się trochę faktycznie zregenerowali. Dobra, no, ja jestem całkiem zgodna, więc no, możemy iść. Szymon, co myślisz? Będą lepsze tak. Zdjęcia wtedy, nie? No, no, filmik zrobimy. Lepszy, ludzie na jedzenie też będzie no, szczęśliwi. Dokładnie. Tylko na pewno muszę się przebrać. Dobra, pewnie. No to zbieramy ekipę i teraz lecimy na szankę. Na jedzenie. Jesteśmy już po jedzeniu, jestem Michał Nowak, fotografuję kanałem 750D i miejsce jest naprawdę dobre, bo jest tutaj wiele różnych powierzchni, wiele kolorów, więc myślę, że każdemu się to spodoba. No to idziemy. Dobra, to start. Chodź na ławeczkę. Idę. Teraz, co możesz? Mogę. No, zrobimy do tego budynku 1,5 minuty. Sekund zostało. Okej, dzięki. 5, 4, 3, 2, 1. Mogłabyś się troszeczkę oddalić od ściany. To jest super. Minutę. Tam na dół, na dół? Tak, przy drzewie. Dobra, to ja może pobiegnę i tam stawię. Zawiesił mi się aparat. Musiałem baterię wyciągnąć. A się z Niko naśmiali. Dobra, wiesz co zrobiłem pod światełko? Tutaj to akurat światełko, tylko nie mam. Bo tam niżej jest troszeczkę jeszcze, tak. To ja poproszę. Tutaj? Mogę w sumie jakoś otoś tak, tak, coś. Liście wyglądają całkiem spoko, czyli się tylko te dobrze. Wysokie. Czyli nie wiem, czy tobie się podoba. No. I jakbym była z jednej strony, to z drugiej, nie? A wy pobiegliście. To dobrze, stop. Ja mówię, że tutaj schodkach. No właśnie, mówię, kiedy sobie przypomnisz, że nie mamy czasu. No i dobra, to jeszcze została jedna osoba i będziemy kończyć tę lokalizację i udawać się już do ostatniej. Żyjesz? Jeszcze. Jeszcze? Jeszcze, tak. Jeszcze ostatnia lokalizacja, nie? Prawie mam bicki. Nie, nie jeszcze. No nie mam, a teraz o. To są moje bicepsy. Chodź. Chodź. Mogę biec, nie muszę iść. Może być. No. O, zostań.
3, 4, ciach. Chodź tutaj. Bajka. Chodź. Dobrze, a więc skończyliśmy zdjęcia na lokalizacji numer 4. Udajemy się już na ostatnią lokalizację z pomysłu Kamili. Także zbieramy się, nie mamy już troszeczkę siły, bo dzień nas zmęczył. Ale lecimy i się nie poddajemy. Ja nie znam. Dobra, jedziemy po ptaszki. Jesteśmy w ostatniej lokalizacji, mojej lokalizacji na kolorowych podwórkach. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, jest trochę hardkorowo, my jesteśmy zmęczeni i pada deszcz. Ale zaraz damy radę, coś wymyślimy. Fotografuję Canonem R-kom i zaczepione mam szkło 24-105. Zoomik. A, kamera specjalnie. Gotowi? Do startu! Start! Dobra i bliski kadr, gdzie? Chodź, pogłaszczysz tego kotka jeszcze? O, fajnie! To jeszcze z kotem zrobił. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, co ci wygląda? Nie wiem, co podpiął, zobaczmy, co zrobić. Dobra, to przy okazji, od jak już jesteśmy tutaj, to możemy tutaj robić. Start! Dobra, wyrwiam ci w całości, ale teraz będę ci robiła bardziej szybkie. Może delikatnie boczkiem coś podmienimy. Słuchajcie, żebyście nie czuli się oszukani, że ja biegam z tym telefonem. Nie robię nic zdjęć, tylko używam sobie aplikacji, którą wykorzystuję jako światłomierz, ponieważ w swoim analogowym aparacie nie mam żadnego pomiaru światła, więc ona mi służy jako format takiego światłomierza. Więc tak, trochę mało się to wygodnie robi, szczerze mówiąc, na czas. Zobaczymy, może ogarnęło. To startuje. Dobra, a weź nogi bardziej zróbmy skrzyżowane. Nazywam się Angelika, mam lat 20, chciałabym mieć. Modelingiem zajmuję się od około 5 lat, ostatnio bardziej na poważnie niż wcześniej. Bardzo dobrze mi się dzisiaj pracowało, z każdym fotografem było zupełnie inaczej. Każda miejscówka też była bardzo wyróżniająca się. I też bardzo miło było obserwować, jak różni fotografowie mają zupełnie inne pomysły na te same miejsca. Jest to w pewnym sensie inspirujące. Jestem bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać efektów. Jest godzina 19.18 równo, zaczęliśmy o 11.00, o 11.00 się spotkaliśmy z delikatnym może poślizgiem. No. A więc tak. No i co, mam nadzieję, że zdjęcia wam się podobały. My oczywiście ich jeszcze nie widzieliśmy. No i co? I mam nadzieję, że takie materiały będą powstawały na tym kanale. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, czy zdjęcia wam się podobały. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.